Rozkmina na początek, żeby mieć to za sobą. Tytuł tego filmu, mówiący, że jest ono o jakiejś grupce ludzi, a nie bezpośrednio o Harley Quinn, tak jakby to nie był niby jej solowy film, ma tyle samo sensu, co jakbyśmy wzięli Tora Ragnaroka i, i nazwali go Revengersi, bo tam w filmie, no było coś takiego, że on zbierał drużynę, był ten dowcip. Nieważne. Revengersi albo Avengers 2, yy, Ragnarokowa historia Tora. Zostawiam to tylko tutaj, żebyście chwilę przemyśleli, ile to ma sensu. Czas na intro. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Queen czyli ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Queen. A zapamiętałem. To najnowszy film z uniwersum DC w reżyserii Katia Yan, która powiada nam historię tytułowej Harley Quinn po wydarzeniach z filmu Suicide Squad i po tym, jak zerwała z Pamem Jay, czyli Jokerem. Ciężko coś więcej powiedzieć o fabule, poza tym, że jest w niej kilka innych pań, które lubią kopać tyłki. Jest Iwan McGregor jako czarny charakter Black Mask i jest Hiena o imieniu Bruce na cześć takiego jednego mieszkańca Gotham. No dobra, jako że kompletnie już wyrosłem z fanbojowania DC, <grym> mogę powiedzieć, że ten film jest okej, okay, isz. po angielsku jest takie fajne, my to też trochę mamy, tą końcówkę isz, jak się dodaje, No tak jak u nas się na przykład mówi, że coś jest czerwonawe, takie, no nie, takie okej, okay, no mm. takie mniej więcej, to jest dla mnie średnia, który dobrze mi się oglądało, ale już o nim zapomniałem. Na klasówce dałbym mu pozytywną ocenę, powiedziałbym, zdałeś, jest okej, okay, ale na następny masz się nauczyć lepiej. No bo to jest film, który mu scenariusz podcina skrzydła i dodatkowo film, który w każdym aspekcie muszę powiedzieć o nim coś dobrego, i niedobrego jednocześnie. Jest takie za i przeciw za każdym razem. Zaraz zobaczycie. I mogę powiedzieć najgłupsze zdanie w historii, które zawsze lubię mówić przy takich okazjach, czyli. Ja bym to zrobił lepiej. Nie, ale tak poważnie, jakby mi dali ten scenariusz, nie od zera, tylko ten do poprawki, to naprawdę no zrobiłbym im lepszy film, podpisałbym, przysięgam umowę, że nie chcę żadnych pieniędzy, dopóki im się to nie spodoba i nie wezmą, że, że pracuję za darmo, bo jestem tak pewny, że im poprawię dobrze. No ale po kolei. Obsada i aktorstwo czyli w głównej roli, zupełnie jak w składzie najlepszy aspekt filmu wspaniała Margot Robi, która ponownie wchodzi w tę popieprzoną rolę. Eks lekarza psychiatry, obecnie bandytki, którą nazwać dziwną to za mało. No i muszę wam powiedzieć, że kurczę, jak któryś z chłopaków da kapitalną rolę, zazwyczaj w lepszym filmie, typu Joker, to się nad performancem Heath Ledgera rozpływamy już 10 lat. Natomiast gdy... no ponad 10. Natomiast gdy ono daje taką kapitalną rolę szurniętej Harley Quinn, która to jest skomplikowana, powalona postać, tylko te filmy są trochę durniejsze. To tak jakoś, wiecie, jakoś tak przechodzi, a naprawdę jest świetna. Naprawdę też namiał, no nie wiem, czy o skarowale, no do nagród moim zdaniem powinna być nominowana, bo jest kapitała, no nie jest takie proste. No i na szczęście, to jest jej film, to nie są żadne takie noce, oni się schodzą w trzecim akcie filmu na 5 minut. To jest film o niej, więc całe szczęście, że ona po prostu gra pierwsze skrzypce, bo to jest najfajniejsze w tym filmie. To porównanie do tytułu Tora było naprawdę adekwatne, no bo to jest historia Hali opowiedziana przez nią, w której. One, ta reszta kobitek, po prostu krzyżują swoje drogi z nią i przypadkiem na koniec wychodzi im z tego mały team-up. I tak jak mówiłem, każdy aspekt filmu, jak dla mnie, ma coś dobrego i złego, bo jedyną dobrą rolą poza niej, jak dla mnie, jest Iwan McGregor jako Black Mask, Czarna Maska, jak się tłumaczy. I to jest rola, która pokazuje, jak dobrym on jest aktorem, jak cholernie dobrym, ponieważ w scenariuszu jego postać jest dosyć tandetna, jest dosyć jednowymiarowa, to nie jest skomplikowany czarny charakter, to jest po prostu bad guy, który jest strasznym skurczy synem, strasznym. Ten film ma A-rating, czyli dla dorosłych, całkowicie zasłużony i naprawdę on jest tutaj potworem po prostu. Ale to, jak się bawi tą postacią, no, a szkoda, że go na ten film i na tą rolę zmarnowano, bo on powinien grać pierwsze skrzypce jako czarny, albo nie czarny charakter w tych głównych filmach, tak uważam. No ale w każdym razie świetnie się go ogląda na ekranie, naprawdę jest, jest, po prostu tyle tak niuansuje, tak banalną i durną postać. Ale niestety poza tą główną dwójką reszta obsady kompletnie mi się nie podobała. Albo uważam, że to był fatalny casting, jak w przypadku na przykład pani Rosie Perez, która gra policjantkę, której generalnie cały świat policyjny tylko rzuca kłody pod nogi, faceci za nią przyjmują nagrody na zasadzie, że wykorzystują jej dokonania dla siebie, a ona jest trochę takim brudnym harem. Ostatnią, która chce rzeczywiście roz rozwiązać jakąś zagadkę, umie to zrobić i nie boi się pobrudzić sobie rączek. Kompletnie w to nie wierzyłem. Cały czas myślałem o postaci z Watchmen, teraz w serialu, nie wiem czy oglądaliście, ale uważam, nie miałem czasu na recenzję, uważam, że serial był fantastyczny. I tam Regina King gra główną rolę właśnie takiej policjantki z jajami, która wiecie. I generalnie rzecz biorąc to porównanie tych dwóch postaci, dosyć podobnych, w mojej głowie wychodzi mniej więcej, tak jak porównanie postaci z Gwiezdnych Wojen i ich parodii z Kosmicznych Jaj. Naprawdę Kompletnie nie kupiłem w ogóle tej postaci teraz tutaj w tym filmie. Dalej mamy takie bohaterki jak Mary Elizabeth Winstead, która tak naprawdę gdzieś tam tu i ówdzie wskakuje film i pojawia się dopiero w ostatnich 15 minutach, że w ogóle mogę coś o niej powiedzieć. I po pierwsze, to jest za mało. Za mało, żeby zbudować tą postać, w ogóle no to jest pustka, kompletna pustka. Natomiast ona sama w sobie jest spoko, ale jest dokładnie taka sama, jak dopiero co jej postać kobieca w, w Bliźniaku. Tak? a po prostu, no jest kobietką kopie Koniec. Jakby no, nie ma nic więcej do jej postaci tutaj. I w ogóle wszystkie te pseudo-aniołki Charlie'ego poza Harley tak naprawdę nie mają czasu na ekranie, albo scenarzysta nie ma na nie pomysłu ponad motyw, jestem kobietą, której życie daje po dupie, ale że znam sztuki walki, to jestem badasem. A mówiąc życie daje po dupie, mam na myśli facetów, bo to jest film, który no nie powiem, żeby był jakiś, jakiś strasznie nachalny w tym, ale widać tutaj po prostu we wszystkich wątkach motyw, że kobietki dobre, mimo że są gangsterkami, Facet źli. I z samym przesłaniem może nie mam problemu, ale sposób pokazania jest dosyć toporny. No i lecąc dalej, sceny akcji. W 80% bardzo dobre. Zaskakująco wchodzą w jakiś taki prawie poziom filmów Jackie Chana pod kątem choreografii, wykorzystywania rekwizytów, otoczenia. No naprawdę, gdy Harley Quinn się bije. Ja się dobrze bawiłem, i jestem serio pod wrażeniem. Dodatkowo, dziki, kolorowy styl filmu i solidna operatorka kamery daje nie tylko ładne zdjęcia, ale właśnie fajne, stylizowane sceny akcji. To jest ten dobry element. Ale znowu, 20% to niestety jest coś, co wybija kompletnie Michała z filmu. To jest coś, co ten suspension of disbelief, czyli zawieszenie niewiary. Mi niszczy. Że zaczynam widzieć kaskaderów, ponieważ w każdej scenie akcji są momenty, w których po prostu widać, że kaskader podbiega, czeka, 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 dostaje po mordzie. Albo czeka, czeka, rzuca takiego cepa, który nie ma nikogo trafić i dostaje po mordzie. Takie. No, no nie, no po prostu nie. A dodatkowo jeszcze, jak Harley Quinn wykorzystuje jakieś takie pomieszanie kapuery, akrobatyki, taekwondo i robi trzy fikołki, kość, kopie całą siłą, jestem w stanie uwierzyć, że dorosły facet może odlecieć i, nie wiem, wlecieć na szafkę i się, wiecie, tam przewrócić, tak? Go to boli. Ale w każdej scenie akcji, szczególnie na koniec, gdzie jest po prostu taka, no, głupawa bijatyka, wszystkie kobietki na wszystkich facetów, Mamy momenty w stylu, ktoś kopie midylkika mówiąc, ktoś ma na myśli 50-kilową kobietę, a facet odlatuje, zazwyczaj taki na oko 100-kilowy chłop, bo to wiecie, bandyci, odlatuje na 10 metrów. Takie... No nie, no to tak nie działa, no. W najlepszym wypadku by go zabolało i by zrobił... Uch a nie odleciał. Więc no, może się czepiam, no, ja wiem, że... Dobra, wiem, że mówię o filmie Harley Quinn. Rozumiem, że nie jest to jakiś sztandarowy, realistyczny film o sztukach walki, że to nie jest chyba Jason Bourne i tak dalej, ale po prostu mnie to po ludzku wybija z filmu. No jakby, no, ja z granica gdzieś przekroczona, bo można zrobić, właśnie tak jak mówiłem z Harley Quinn, coś, cieka coś w sposób realistyczniejszy, że jestem w stanie zawiesić moją niewiarę, że... Ta była psychiatra nagle jakieś fikołki robi i umie się bić. Dobra, niech będzie, że umie. Po prostu. No ale jeśli komuś da psztyczka w nocy jak Obelix i ktoś odleci na kilometr, no to coś już jest nie tak. No i na koniec mamy humor. Znowu, na ogół działający. Ja lubię te wszystkie żarty związane z tym, że Harley Quinn jest po prostu szurnięta, zupełnie inaczej widzi świat i w ogóle obraca się w tym takim półświatku gangsterskim. Lubię stylistykę tego filmu, kolory, to całe to dziwaczne wszystko i jakby no, no, spodoba mi się to naprawdę. Bo ton filmu i właśnie te żarty są gdzieś tak pomiędzy Suicide Squadem a Deadpoolem nawet. No To jest, to jest, to jest bardzo fajne miejsce na komedię tego typu komiksową. Naprawdę, jakby, jakby na przyszłość. Shut up and take my money, po prostu. Ale i tutaj muszę się przyczepić. To, co powiedziałem na początku. Dosłownie, kapitalne żarty, które rozśmieszyłyby całą widownię, wyrwałyby salwy śmiechu, leżą na ulicy, aż się proszą, żeby je tu wsadzić. Chodzi mi o to, że jest ich za mało. No naprawdę, no scenarzyści po prostu robią 30% tego, co by mogli, aż się prosi. Jakby na kolanie bo bym napisał kilka żartów, które nie tylko byłyby same w sobie zabawne, bo, mój aż się prosi, też dodatkowo rozwinęłyby bohaterki. Dosłownie można było dwie pieczenie na jednym ogniu ze scenariuszowego punktu widzenia upiec, czyli rozśmieszyć widownie, zbudować bohaterki, które jakby nie mają w ogóle, jakby nie było czasu na je. Więc tak ogólnie, ja się bowiem nieźle. I moim zdaniem to jest udany film bardzo lubię Margot Robbie bardzo lubię ten styl właśnie takiego Deadpoolowo Suicide składowego trollowego szurniętego humoru tą kolorową stylistykę całkiem niezłe sceny akcji humor mówię też w większości działał ale ostatecznie ten film jest jak guma do życia. czyli byłem na początku zafascynowany miałem na niego ochotę trochę się pożyłem, szybko mi się znudził i teraz już muszę go wypluć. Birds of Prey, czyli w ptaki nocy, dostanie ode mnie 6 na 10, to jest takie 6 bliżej 5 niż 7. Znaczy ja osobiście, jeśli lubicie te filmy DC, jeśli lubicie komiksówki, jeśli lubicie Deadpoola, Suicide Squad, coś w tym stylu, to ja polecam. Tylko jakoś tak mam wrażenie, że no to zmarnowana okazja po prostu, no jakby... Naprawdę, naprawdę chodzi mi o to, że to jest jeden z tych filmów, gdzie niewiele trzeba byłoby poprawić scenariuszowo i film z takiego... A Zrobiłby się taki. Eee! Ale jestem ciekaw, jak Wam się podobało, no bo to te filmy DC to wszystkich tam albo eee! w sensie strasznie drażliwy temat. Także piszcie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. ponarzekajmy o filmach.